Japoński skoczek narciarski Kobayashi Ryoyu jest obecnie jednym z najlepszych. W Polsce mówi się w kolejności Ryoyu Kobayashi, bo Ryoyu to jego imię, a Kobayashi to nazwisko. Ale to imię sprawia problem z wymową, bo jest RYO i większość niejapończyków nie wie, jak to powinno brzmieć. RY przedstawia jedną japońską spółgłoskę, która jest miękką wersją japońskiego R. Japońskie R brzmi jak RARURERO, a miękka wersja jak RARIRURERO. Często słyszę coś takiego jak Ryoyu, ale po japońsku trzeba wymawiać całe RYO naraz. RYO, RYO, RYO. Nie używamy polskiego drżącego R, bo japońskie R nie jest w zasadzie drżące i przy drżącym trudno wszystko wymawiać naraz. Dotykamy językiem podniebienia tylko chwilę i wtedy wychodzi RYO. A druga część imienia jest trochę jak polskie JU. JU, JU, RYO i JU. Jeszcze warto zaznaczyć, że obie te samogłoski są długie. Czyli czasowo dwusylabowe RYOYU i czterosylabowe Kobayashi wychodzą podobnie. Kobayashi RYOYU albo RYOYU Kobayashi.